twoi kolesie z fundacji nie napomknęli ci, że królowa Ostrzy także chciałaby położyć łapę na tych artefaktach? Hej, oni tylko przydzielają mi misję. Tak w ogóle to o co chodzi? Rozwalenie tej szmaty każdemu wyjdzie na dobre. Myślałem, że chodzi ci tylko o pieniądze. Nikt nie mówi, że nie mogę pomóc ludzkości i przy okazji dobrze na tym zarobić. Racja. Kłania się państwu Donny Vermillion na żywo w UNN. Dzisiaj porozmawiamy o słynnej królowej Ostrzy. Naukowcy oraz specjaliści od wojskowości od dłuższego czasu podejrzewają, że przywódczyni zergów może być tak naprawdę zainfekowaną terranką. Zgadza się, Donny. Czy to możliwe, żeby w piersi przywódczyni zergów biło ludzkie serce? Powinniśmy odpowiedzieć na jeszcze ważniejsze pytanie, Kate. Czy możliwy jest sojusz pomiędzy Terranami a Zergami? Donny, do tej pory nie znaleziono dowodów. Żadnych dowodów na to, że zainfekowani ludzie zachowują wolną wolę. Słuszna uwaga, Kate. Zadam w takim razie kolejne pytanie. Jak możemy ją zabić? W tej kwestii wszyscy się zgadzamy. Jeśli ludzkość ma przetrwać, królowa Ostrzy musi zostać wyeliminowana. Ta kobieta zerk zdawała się ciebie rozpoznawać. Wstrząsnęła tobą, prawda? Ja i ona trochę przeżyliśmy razem. Kiedyś była duchem. Wtedy razem z Mengskiem walczyliśmy ze Starą Konfederacją. Stanowiliśmy całkiem niezły zespół. Co się z nią stało? Stała się ofiarą wojny. Bez obrazy, pani doktor, ale naprawdę nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiem. Jeśli kiedykolwiek zmienisz zdanie, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Słyszałem ostatnio od załogi dziwne historie. Mówią o niewyjaśnionych hałasach, dziwnych wizjach, głosach w ciemnościach. Pojawiły się plotki, że te rzeczy są nawiedzone. Głupie przesądy. Artefakty są nieaktywne i zamknięte w laboratorium. Co prawda wykrywamy śladowe promieniowanie, ale nie wiem, jak mogłoby to wpływać na resztę statku. Broń Boże, żebyśmy natknęli się na obcą technologię, która potrafiłaby namieszać w naszych małych, małpich muszkach. Niech pani doktor po prostu ich pilnuje. Potrzebujemy więcej próbek. Wszystko w porządku? Ponowna konfrontacja z Kerrigan po tych wszystkich latach? Musimy ją powstrzymać, Matt. Nieważne, za czym ona goni. No cóż, dzisiaj udało nam się nieco pokrzyżować jej plany. Najwyraźniej Kerrigan zależy na tych artefaktach. Pytanie brzmi, dlaczego? Otrzymaliśmy raport o nowych operacjach wydobywczych Dominium na Tarsonis. Używają sporej liczby pociągów towarowych przy minimalnej obstawie. Gdybyśmy przechwycili pociągi i przejęli ładunek przed opuszczeniem planety, moglibyśmy nieźle zarobić. Nie myślałem, że kiedykolwiek wrócimy na to cmentarzysko. Co mamy, Matt? Dominium przywróciło zasilanie starej sieci kolejowej. Korzystają z pociągów, by przetransportować materiały do centralnej przetwórni. Nasi informatorzy twierdzą, że Dominium odnalazło coś wyjątkowo cennego i że dziś przewiozą to do przetwórni. Ten towar znajduje się w jednym z tych pociągów. Niestety wszystkie mają osłony przed skanowaniem i nie wiemy, w którym jest towar. Musimy zaatakować jak najwięcej z nich i liczyć na to, że trafimy na właściwy. Liczyć, że trafimy na właściwy? To nie brzmi jak zwykły plan Matta Hornera. Jeśli ma pan lepszy plan, komandorze, to zamieniam się w słuch. W porządku, Matt. Przekonałeś mnie. No dobra, bierzmy się za okradanie pociągów. Staremu tykusowi bardzo się to spodoba.
dzieje? Gotowy do akcji! Dołożyć komuś? Przyjąłem. Komandorze, okazało się, że na wzgórzach znajduje się kilka pojazdów Konfederacji, których Dominium jeszcze nie zagarnęło. Grzechotniki. Nie sądziłem, że wyjdą poza fazę prototypową. Tymi działami kinetycznymi mogą z łatwością zatrzymać pociągi, jak na filmach. Wgram ich schematy do naszej sieci fabrycznej. Mogą tam być jeszcze inne pojazdy, które możemy zarekwirować, komandorze. Powinniśmy o tym pamiętać. Oczywiście. Rozbudowa. Ukończona. Cała przyjemność po mojej stronie. Sprytne. Oczywiście. Zwycięstwo jest nasze. Cała przyjemność po mojej stronie. Sprytne. ERK gotowy. Wystraszyłeś mnie. Czekałem na ciebie. Złe wieści? ERK gotowy. Za mało. Lepiej, żebym tego nie żałował. Szeregu, chłopaki. Biorę się za to. ERK gotowy. Wydasz jakiś rozkaz? Czekam. Tempo, tempo, tempo! Pociąg przejeżdża przez tunel na północnym zachodzie. Co? To mi się podoba. Doskonale. W drodze. ERK gotowy. Uwaga, idzie się. Gotowy do akcji. Komuś? W porządku. Rozlew otrzymamy. Znakomita robota, komandorze. Przewożone w pociągach materiały możemy wykorzystać do budowy kolejnych jednostek. Wystraszyłeś mnie! Ty tu jesteś szefem! Słyszymy! Wydasz jakiś rozkaz? Uwaga, idzie się! Komandorze. Patrz tylko, Jimmy. Dominium zaczęło wysyłać eskortę do ochrony pociągów.
Potrzebne dodatkowe magazyny. Cała przyjemność po mojej stronie. Przydałaby się nam pomoc! W drodze. Zwycięstwo jest nasze. Doskonale. To mi się podoba. Sprytne. Wydałoby się nam pomóc. Cała przyjemność po mojej stronie. W drodze. Uwaga, idzie się. Zwycięstwo jest nasze. Baza jest atakowana. Cała przyjemność po mojej stronie. To mi się podoba. Przydałaby się nam pomoc. Gotowy do akcji. Nie mogę się doczekać. Potwierdzam. Co trzeba ubić? Tylko spokojnie, coś się tak zapali. Trzeba tego nie załować. Komandorze? Odbieram wzmożoną komunikację na częstotliwościach Dominium. Chyba organizują atak na naszą bazę. Przygotujmy się. Jaki plan? Co się dzieje? Szeregu, chłopaki. Co? Zabierz mnie stąd. Doskonale. Jest już lekarz. Dominium buduje sieć bunkrów do obrony torów. Proszę uważać. Jest już lekarz. Oczywiście. Doskonale. Sprytne. Oczywiście. W drodze. Cała przyjemność po mojej stronie. Doskonale. W drodze. Zwycięstwo jest nasze. To mi się podoba. Oczywiście. W drodze. Zwycięstwo jest nasze. Cała przyjemność po mojej stronie. Doskonale. Sprytne. To mi się podoba. Zabierz mnie stąd. Zwycięstwo jest nasze. To mi się podoba. Sprytne. Oczywiście. Drodze. Doskonale. Ktoś mnie wzywał? To musi być nagły wypadek. Potrzebne. Złe wieści. Przez zachodni tunel przejeżdża pociąg.
mi się podoba. Cała przyjemność po mojej stronie. Lepiej, żebym tego nie załamał. Że chyba znaleźliśmy wszystkie grzechotniki Konfederacji. Będą niezwykle przydatne przeciw pociągom. Komandorze, Dominium wysłało silny oddział maruderów do patrolowania torów. Co? Oznaczę ich położenie na czerwono, ale najlepiej ich unikać. Doskonale. Potrzebne dodatkowe magazyny. Co trzeba umieć? Czekam. Ulepszenie opracowane. Ulepszenie opracowane. To mi się podoba. Sprytne. Doskonale. W drodze. Cała przyjemność po mojej stronie. Dołożyć komuś. Przez zachodni tunel przejeżdża pociąg. Dominium w jakiś sposób przyspiesza swoje pociągi. Musisz użyć grzechotników, żeby je dogonić. Rozkaz otrzymany.
przyjemność po mojej stronie. Sprytne. Doskonale. Komandorze, jeden z pociągów się przedostał. Nie możemy pozwolić sobie na utratę cennego ładunku. Chcesz ten wóz? Lepiej, żebym tego nie żałował. W gotowości. Zwycięstwo jest nasze. Cała przyjemność po mojej stronie. W drodze. Tempo, tempo, tempo! Za mamy, Wyspan. Czekałem na ciebie. Gotowy do akcji. Wydasz jakiś rozkaz? Przez zachodni tryb przejeżdża pociąg. Nie mogę tutaj budować! Uwaga, idzie się! Sprytne! To mi się podoba. Oczywiście. Doskonale. Przyjemność po mojej stronie.
brzegu, chłopaki! Oczywiście. Doskonale. To mi się podoba. W drodze. Zabawa to spadnie. Myślę, że Dominium właśnie skończyło się to coś, czym dopalali swoje pociągi, ale teraz wzmacniają eskortę, więc ostrożnie. Baza jest atakowana. Cała przyjemność po mojej stronie. Komandorze, wykryliśmy aktywność elektryczną we wraku. Teraz się przekonamy, co tak gorączkowo chcieli dostarczyć. Adiutant 2346. Aktywny. Zapis systemu. Inicjatywa obronna Nowy Gettysburg. Wprowadź chody do dostępu. A niech mnie. To stary adiutant Konfederacji. Jakie informacje wywiadowcze mogą być tak cenne, że zdecydowali się go wykopać?